Witam bardzo serdecznie, Paweł Surnowicz, Polski Karting. Nasz cykl kwarantannowej Karting Cafe powoli zmierza ku końcowi, ponieważ kwarantanna jest już luzowana. Kierowcy od kilku tygodni mogą już trenować na torach, ale pomyślałem sobie, że to jest doskonała okazja do tego, żeby zacząć rozmawiać o imprezach kartingowych, o imprezach treningowych, towarzyskich, o wszelkiej aktywności na torach kartingowych. No i dzisiaj mamy taką świetną okazję, ponieważ moim rozmówcą będzie David Hart i pomyślałem sobie, że to jest fajny pomysł i moment na to, żeby rozpocząć nowy cykl w Karting Cafe. Za chwileczkę się połączę z Dawidem Hartem, no i porozmawiamy sobie na początek o wszelkiej aktywności halowej, w kartingu halowym. Łączę się z Dawidem. No to witaj. Witam się, Pawle, witam. Jesteśmy, zaczynamy nowy cykl. Tak sobie zastanawiałem się, jak to nazwać i chyba polski karting będzie najlepiej. No, dosyć wesoło. Słuchaj, Dawid, mamy już tą kwarantannę jakby zdjętą na torach halowych i na rentalowych. I twoim zadaniem będzie omówienie wszystkich imprez i wszystkich eventów, które się wydarzyły w tym czasie. Mamy już dobrych kilka ładnych dni, jak możemy się ścigać i możemy sobie trenować na torach kartingowych i przede wszystkim na halówce. No to co, to zaczynamy w takim razie. 26 maj, to była pierwsza impreza w Polsce. Mamy oczywiście notatki tutaj porobione, Reskart Rzeszów. Jaka to była impreza? Ja to nazwałem po prostu spotkanie na odrdzewianie. Zauważyłem tam kilka osób chętnych, po prostu pojechali między sobą zawody. No i co, no chwilę. Okazało się, że najmniej zardzewiałym osobnikiem na tym torze był Patryk Nieroda. No tak, no, słynna gwiazda polskiego kartingu, międzynarodowa, finalista BRKC przecież, tak? No, zdecydowanie. No. No właśnie, no ale tam jeszcze, kto tam był drugi? Bartek Groszek, też brał udział w tym roku w BRKC. Tak, i Adam Miceł był trzeci. Tak. No, nie było mnie na tych zawodach, no za wiele nie opowiem, jak kto kogo wyprzedzał, jak się układała klasyfikacja po jakichś kwalifikacjach czy po czym. Ale zauważyliśmy to skrzętnie, że takie zawody mini tam były i chłopacy walczyli. No i odnotowaliśmy. To pierwsze złamanie na południowym wschodzie w Polski, pierwsze zawody na Reskart, ale 3 dni później po drugiej stronie Polski były zawody, które no, można powiedzieć pod koniec maja troszeczkę brzmią ciekawie. Winter Cup, czyli Puchar Zimowy 29 maja. Na to, że Wrocław Racing Center we Wrocławiu. Ty startowałeś w tamtych zawodach już wcześniej chyba, tak? Nie, Paweł. Nie było cię w Winter Cupie nigdy? We Wrocławiu jeszcze nie miałem przyjemności tam w ogóle? Śmigać na tym torze. Nawet nie byłem go obejrzeć. No, to nie można tak chyba. Nie, to ja myślałem, to nie można, że ty jesteś takim obieży światem, że Pomorze to masz w tym malutkim paluszku, a resztę to w tych wszystkich 5 palcach. Wiesz co, Wrocław mieści się, czekaj, widać, Wrocław mieści się tu, akurat zabrakło. Dobra, to odnotujmy nie, też. Ale w Rzeszowie też jeszcze nigdy w życiu nie byłem, ale obiecałem tam chłopakom, że kiedyś do nich zawitam. No, ciężko pogodzić teraz pracę z jeżdżeniem, ale na pewno tam się spotkamy kiedyś. Ale to ile byś musiał jechać w takim razie do Rzeszowa i do Wrocławia? No, rowerem z 2 dni. Dobra, ale odnotujmy. Przemek Kulisz był pierwszy w kategorii mini, a Szymon Łukomski zgarnął 2 kategorie, seniorską i maksa. No można powiedzieć, że junior, senior to była taka łączona, więc tak, młodzież, tak. Młodzież i husaria też, tak? Czyli no ten... czytałem tam, tak, tam Michał Rędzionek tam dba o chłopaków, tam pewnie o ich formę z husarii.
Czytałem, no mamy te media społecznościowe, tego Facebooka i rzeczywiście można co nieco tam wyczytać też, co tam się działo we Wrocławiu. No mówię, ja tam osobiście nie gościłem na tym torze jeszcze w ogóle. Pewnie jak będę w okolicy, to tam na pewno zajrzę, bo gdziekolwiek mnie było w okolicy, coś ci spadło z tyłu, ale dobra. Tak. Ale tak. Z tych mediów... Tak. Nie wiem, czy u ciebie też jest tak gorąco, jak u mnie? Nie, przed chwilą wietrzyłem mieszkanie. Nie no, słuchaj, u mnie jest po prostu ciemne, czarne niebo, słońce świeci, ale jest, nie wiem, chyba z 28 stopni dzisiaj. Nie, nie, to u nas tak, aż tak pięknie nie ma, tam około 20 może. W hali to jest tragedia chyba, co? No. Dzisiaj nie byłem, dzisiaj mam chwilę odpoczynku, kurczę, tam dojdziemy do tego momentu, także dzisiaj nie byłem jeszcze na hali, chyba że któryś ze znajomych zadzwoni, że trzeba by coś pośmigać. No to... Biorę kierowcę i jadę. Dobra, Dawid, lecimy dalej. To już początek czerwca chyba, tak? Czyli znowu wracamy do Rzeszowa i Racing Center Łódź też była impreza. Tak, tak, tak. Rzeczywiście w Rzeszowie chyba 3 czerwiec, z tego co tak pobieżnie szybko się przygotowałem. I tam już taka liga, nie wiem, zaległe chyba spotkanie, 25 osób z tego co tam na liście wyczytałem, no bo oczywiście nie było mnie tam. No i rzeczywiście i tu dalej widać, że Patryk Nieroda no, najmniej zardzewiał przez tą pandemię. Nie wiem co on robił. Król Podkarpacia, tak? No. Król Podkarpacia, no wiem, nie, tam zawodników... Zastanawiałem się kiedyś, oglądając zawody, jak Patryk się mieści w ogóle do wózka, bo przecież to potężny człowiek jest. Wysoki na pewno. Jeszcze czupryna. No czupryna, on ma tam za dużo gąbki w kasku, nie musi nosić, kurczę. On już ma amortyzację. Pozdrawiam, Patryk. Nie, no trzeba przyznać też, że na właśnie tam w tych okolicach Rzeszów, Tarnów jest bardzo dużo tych zawodników na wysokim poziomie, bym powiedział, jak patrząc na Polskę. No i nie zawsze też tam wszyscy mają czas, nie pasują terminy, no tak jak nam tutaj, kurczę, no. I Patryk zawsze jest w czołówce, zawsze walczy o podium, a no jak ma dzień konia albo kogoś tam nie ma, kto mógłby rywalizować z nim, powiedzmy, no to widać, że jeździ swoje, no nawet ta przerwa pandemiczna, powiedzmy, nie zaszkodziła gościowi, no. No, zgarnia drugie pierwsze miejsce kilka dni. Dobra, a w Łodzi byłeś oczywiście, rozumiem. Na torze Racing Center byłem, no na tych zawodach oczywiście nie byłem. Na torze Racing Center gościłem, na go-kart arenie też bywałem tam w Łodzi. No w Łodzi. W Łodzi chyba Adam Szydłowski tam, kurczę, 2 razy objechał chłopaków. Nie wiem jak to wyglądało, no może brzydko powiedziałem, teraz chłopacy oglądają, mówią, objechał chłopaków. No nie, powalczył z chłopakami i udało mu się wygrać, no. No to teraz Adam cię obrazi. No dobra, to by musiał zadzwonić do Adama i zapytać, to objechałeś czy powalczyłeś? No nie, no z tego co widzimy po wynikach, Adam powalczył z chłopakami i dwukrotnie, bo tam była podwójna runda, gdzie ja mam tutaj teraz, jest. Tak, dwukrotnie podejrzewam, aczkolwiek nie kontaktowałem się tam z nikim, że to po nowym układzie, to pewnie była runda i w normalu i w rewersie. Adaś wygrał jedną rundę i drugą. No rzeczywiście zmieniły się tylko drugie i trzecie miejsce. No. Ale to rzeczywiście bywałem na tym torze, nigdy oczywiście tam nie wygrałem. Nie bywałem tam często też. Jest bardzo specyficzny tor, bardzo fajny. No teraz jak wiadomo jest nowe ustawienie, kto szybciej się wjedzie, wiadomo ten wygra. Adam pewnie to przyszło mu zdecydowanie szybciej niż reszcie. No bo stały bywalec w końcu w Łodzi, nie? No tak, no kurczę, no te tory, to tą przyczepność tego karty, no to tak już pewnie ma, kładzie się w domu przed spaniem, a na go-kart arenie teraz spróbuję tutaj ten łuczek może tak lekko wziąć. No. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy teraz do Sopotu, bo na kart center, na otwartym torze i to chyba był była pierwsza impreza w ogóle na torze rentalowym otwartym, nie? W Sopocie. Tak, 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 tak. To było takie jakby otwarcie toru po pandemii tam. Co prawda frekwencja tam nie była jakaś wielka.
Ale powiem szczerze, ku mojemu zdziwieniu, Wiktor Wota no, nie wygrał. Okazało się, że Michał Bartoszuk, pozdrawiam obydwu też oczywiście, że Michał Bartoszuk zgarnął pierwsze miejsce. No, Wiktor, znając jego ambicje, no, był bardzo zniesmaczony pewnie. Ale widzę taki uśmieszek szydercy na twojej twarzy. A... nie, pełne zaskoczenie bym powiedział. O tak, aczkolwiek nie powiem, że z Michałem Bartoszukiem gdzieś tam nie trenowałem pod koniec roku i w ogóle, ale na pewno nie na tym torze, nie tego uzdolniony chłopak, tylko po prostu Wiktor już tak wysoko w swojej formie dochodzi, już w zeszłym roku był naprawdę w bardzo dobrej formie. I jak zobaczyłem wyniki z Sopotu, to byłem troszkę zdziwiony. No oczywiście, no nie byłem tam na miejscu, też wszystkiego nie wiem, nie widziałem, ale wyniki poszły w świat. Tak jest. No i teraz wracamy znowu na ścianę wschodnią, bo dwie rundy junior, to już to jeszcze było 31 maja, tak? Na torze w Lublinie. W Lublinie, tak, tak. Z tego, co zdążyłem zauważyć, tak naprawdę po wynikach w Sodi i tam na jeszcze jednej stronce, to odbyły się dwie rundy. Nie znam tych chłopaków tam, tej młodzieży stamtąd, no nie byłem rzeczywiście tam, do Lublina jeszcze mnie nie zawiało. Też nie mówię, że mnie kiedyś nie zawieje, ale musiał poczekać na odpowiednie wiatry. Ale widać, że juniorzy też głodni walki, głodni jeżdżenia, rywalizacji, powalczyli tam trochę, widać po czasach kwalifikacji, miałem akurat wgląd, tam można sobie sprawdzić na stronce, widać, że była walka i pewnie każdy z nich wychodził z uśmiechem na twarzy, że w końcu mógł wsiąść do tego bolidu i sobie śmignąć tym małym bolidem. No, no jasne. No i teraz wracamy znowu na drugą część Polski, czyli ale dzisiaj Szczecin. Pojeździmy dzisiaj? No jesteśmy w Szczecinie, tak? Na Silverze. Tak, dojechaliśmy do Szczecina. W Szczecinie chyba do tej pory po pandemii, z tego co wiem, odbyły się już dwie rundy. No też akurat no, niesprzyjające warunki sprawiły, że nie zajechałem tam, nie zawitałem do chłopaków. Nie miałem możliwości rywalizacji, a tam zawsze jest ciężka rywalizacja. Co, no dwukrotnie wygrał Remik. No Remik... Jazga, organizator PIKC. Właśnie przypominamy, Mistrzostwa Polski i polskie eliminacje do Mistrzostw Świata już niebawem, to jest sierpień, tak? Tak, przełożone na sierpień zostały. Tak jest. Także przypominamy, można się kontaktować, może ktoś się zwolnił, może ktoś zrezygnował, także jak chcecie, to się kontaktujcie, ale z Remikiem, nie ze mną. Widać, że Remik chyba był najgłodniejszy tam. Znaczy nie, no pewnie wszyscy byli głodni, ale chwilę patrzę na notatki. Tak, dwukrotnie wygrał. W Szczecinie Max Bergiel oczywiście zawsze tam w rewelacyjnej formie, no ten tor to w ogóle mu leży, ale na innych też sobie radzi. No i zaskoczenie, Dawid Chojczyk. Dawid Chojczyk, kurczę. No trzecie i drugie miejsce, tak? Tak, drugie i trzecie miejsce. W jednej rundzie tam trzeci, w drugiej i drugi. Zaskoczenie nie, że na podium, ale że kurczę w takiej formie, no chyba mu się tam lekko przytyło tam, ale bez przesady. A tobie nie po pandemii, co? Kurczę, po pandemii tak, ale już co nieco już rzucam, no. Pomalutku. A jak tam twój taki przyrząd, który gdzieś tam stoi jest, i pokazuje? Jest, tak? Mówiłem na załodze Barbara, teraz już jest Bacha, już jest lepiej. Niedługo przejdę z nią na Basie. Bacha to znaczy, że jest duża, tak? Barbara, bo wkurzająca. Bacha to, że za dużo pokazuje jeszcze, a jak będzie Basia, to już będzie w porządku. No jasne, okej. Okay. Dobra, Dawid, teraz powiedz mi, bo ty też jeździłeś, tak? Też jeździłeś w tym czasie ostatnio. Nie, no pewnie, że jeździłem. Gdzie mogliśmy dzisiaj zobaczyć? Wiesz co, tuż po pandemii, jak otworzyli te otwarte tory, po 6 osób można było jeździć. To tak z chłopakami miejscowymi skrzyknęliśmy się, pojechaliśmy na tor Kamp Olczuków, ale to takie nieoficjalne zawody, taki evencik sobie zrobiliśmy, po prostu po sześciu. Czyli jeszcze przed otwarciem. Ale po sześciu można było jeździć. I zrobiliśmy sobie na torze Kamp Ol Racing tam w Czuchowie mały taki evencik, rzeczywiście.
Poszło dobrze, dobrze. Nawet Barbara mi nie przeszkadzała za bardzo. Później już z takich oficjalnych, czekaj, gdzieś też tu sobie zanotowałem, żeby czegoś nie pominąć, żeby ktoś się nie poczuł urażony. Nie ta kartka tutaj. O, mam, dobra. Później, no nie wspomnę, byłem oczywiście na torze w Poznaniu. Tam też były zawody przecież chyba, tak? Były zawody w Poznaniu, tak. Tam w Poznaniu na E1, na halówce oczywiście, odbyły się już chyba trzy razy zawody się odbyły. Odbyły się 16 czerwca, 22 czerwca, nie, 22. No, mają się odbyć, mają. 16 czerwca to za tydzień. To znowu nie ta kartka, ty. Dobra, mam, oczywiście. E1 był 26 maj. Pierwsza runda po pandemii. Pogoda tam nie pozwoliła, żeby kawałka toru zewnętrznego otworzyć. No co, no wszyscy głodni, wszyscy spragnieni. Powiem szczerze, jechałem sam trochę, powiedzmy jak ciapa, brakowało czucia. Ta kierownica nie stała w miejscu, tam w łukach, w zakrętach. No, tylko przeszkadzał pewnie, przyznaj się. Doważanie z przodu by nie pasowało. Ta kierownica nie chodziła dosyć płynnie, trzeba było naprawdę trochę pojeździć, żeby się wjechać. Czyli te zawody w Poznaniu to też były w ten sam dzień, które były w Rzeszowie, czyli też jedne z pierwszych. 26 maj. 26 maj, tak, odbyły się, tak. Mówię, tam była ograniczona też ilość do iluś tam osób, tam wiadomo, pewnie tam pilnowali, żeby tam nie było na metr ileś osób, czy jak to tam, nie kontrolowałem tego, nie moja głowa w tym, ale no organizatorzy musieli tego pilnować, żeby nie było, że powiedzmy ktoś przyjdzie z sanepidu i zaraz jakieś kary, nie wiadomo jakie. No udało się wygrać, nie powiem, udało się wygrać rzeczywiście, chociaż tam nie jest lekko. Jeszcze jak się nie ma formy, jest po pandemii się, to... No tak, no przecież bez formy byłeś, ale to tak wiesz, udało się. Udało się, no kurczę, ja zawsze mówię udało się, no bo to no, musi się złożyć wiele czynników, żeby udało się komuś wygrać, no. Na E1, chwilę, mam gdzieś tu następną notatkę. 2 czerwiec, też były zawody? Ale co? Tor zewnątrz już był, dobra. Czekaj, wiesz co, zaczniemy jeszcze raz chyba. Gdzieś pominąłem chyba jakieś zawody, co, czy nie? A później 7 czerwca kartingowy Puchar Pomorza, tak? To też było na... To wczoraj. Mhm. Wczoraj, tak. Wczoraj kartingowy Puchar Pomorza, a pierwsze spotkanie ligowe na Racing, Campol Racing w Czuchowie. Zjechało się mnóstwo osób. No chyba 54 osoby były. Chłopacy, ten tor w ogóle jest pięknie ułożony, prawda? Bo to też nie jest przykryty tor. Nie, otwarty. Z tego co wiem. I w ogóle jakby no, takie osobliwości są tam, takie smaczki różne. W ogóle fajnie się tam jedzie chyba, prawda? Tak. Za chwilę dojdziemy do ciekawostek. Bardzo szybko spróbuję przebrnąć przez wszystko. Zjechało się ze Szczecina, z Rzeszowa nawet był osobnik. Nie wiem, czy mogę wymieniać nazwisko, imię, może się ukrywa przed kimś, dobra. Ale nie, no zewsząd się zjechali chłopacy. 54 osoby, wiadomo, staliby walce też. Wiadomo, że też byłem. Ze smaczków tych zawodów wczorajszych, które się odbyły, to kwalifikacje, te same warunki dla wszystkich. Wyścigi finałowe się zaczęły, to finał B i finał A przy lekkich opadach deszczu. Bardzo drobne opady deszczu, czyli takie 2-3 okrążenia, było ślizgo naprawdę i trzeba było uważać. Później zaczęło się rozjeżdżać, można było jechać normalną nitką w miarę, także działo się na tych pierwszych okrążeniach, było bardzo ciekawie, ale wszystko sprawnie, super. Wyszło super. Jak ktoś śledzi wyniki, to wie, że no to... udało mi się. Najszybsze pit stopy zrobiłem, dlatego pewnie wygrałem, tak ledwo. Znowu wygrałeś. Nie, to musi coś... Ledwo, bo najszybsze pit stopy zrobiłem, no kurczę, no. Dobra, jedziemy dalej do ciekawostek, o których mówiłeś.
ciekawostki. Właśnie z ciekawostek na torze w Człuchowie jest to, że ten asfalt jest jakby z dwóch różnych struktur zrobiony. I jak jest mokro na tym torze, trzeba zdecydowanie bardziej uważać na ten ciemniejszy asfalt, a na jaśniejszym jest większa przyczepność. Może niepotrzebnie to mówię, kurczę, na mokrym będą już mnie teraz dopadać. No i co? I w tych zawodach to chyba bilety jakieś były do wygrania, prawda? Właśnie. Tor Czuchów w Czuchowie Campo Racing postarał się. Są do wygrania bilety na przyszły rok na polskie eliminacje do Mistrzostw Świata, czyli na PIKA, które jak co roku odbędą się na torze Silver w Szczecinie. W przyszłym roku to będzie dziesięciolecie tam, także na pewno też szykują tam jakieś niespodzianki. I na lidze w Czuchowie można wygrać taki bilet. Mało tego, chciałbym wszystkich zachęcić tu ze swojej strony i może z toru trochę też, no może im się podliżę trochę. Będzie bilet do wygrania, taka dzika karta jakby dla uczestnika, który zakwalifikuje się do 20 miejsca, czyli warto po prostu jeździć regularnie na te zawody, bo będzie bilet rozlosowany. W zeszłym roku rzeczywiście tam też takie coś miało miejsce, ale to chyba było pół biletu. Nie chcę skłamać. Czyli, to, może... czyli pół wyścigu można było jechać później w Szczecinie, tak? Czy nie, pół litra? Nie. Połowa po prostu wpisowego była wygrana jakby w Czuchowie. Wiem, że w tym roku, przepraszam, właśnie też takie coś będzie miało miejsce. Nie wiem, czy tylko cały bilet będzie, nie tylko dla zwycięzcy, powiedzmy. Tam za drugie, za trzecie miejsce też były tam zniżki, tam załóżmy jakieś 50%. A tutaj będzie jeszcze rozlosowane wśród zawodników, tam powiedzmy od 4 do 20 miejsca, typowo losowo, żeby zachęcić wszystkich do regularnego ścigania się i spotykania się, aczkolwiek patrząc na tą frekwencję, ilość osób tam na tym torze, to jest ciekawie. No, chłopacy jeszcze w zeszłym roku włączali zraszacze na dwóch zakrętach na przykład, żeby też było gdzieś mokro. No, no to jest mega ciekawie, dla niektórych to mega nowość, w ogóle mokre. A nie boją się o sprzęt? Pewnie, że się boją. No. Ale widzę, wiesz co, Dawid, widzę, że te takie tutaj fajnie zrobione przez fryzjera jakieś tam wygolenia, to chyba poprawienie aerodynamiki, co? Byłeś u fryzjera, przyznaj się. Nie. Fryzjer przyszedł tuż przed wyszedł tuż przed nagraniem. Ja widzisz. Nie, byłem. Do gwiazd przychodzi zawsze. Tak, jasne. Byłem dzisiaj u fryzjera, ale powiem ci, Paweł, że też całkiem nieźle wyglądasz, jak po pandemii. No. Ale wiesz co, ja nie byłem u fryzjera chyba ze 3 miesiące i dzisiaj tak myślę, nie, bo już były długie włosy, już mi przeszkadzały. Już nie mogłem kłaść, jak leżałem, to mi przeszkadzały. Dziwne. No i zaszedłem z ulicy, nie było kolejki. Pani fryzjerka mówi, wie pan co? No tak z tydzień temu mieliśmy kolejkę, a teraz to już fryzjer niepotrzebny nikomu. Wszyscy już wpadli pod gosiarki. Nie, ja też miałem szczęście, by zaszedłem do fryzjera, gdzie o fryzjerze, karting kafe, bo fryzjerze, zaszedłem do fryzjera i powiedzieli, ale już mamy zapisy, bo nigdy akurat do tego fryzjera, co chodzę, nie było zapisów, ale od teraz już mamy zapisy, ale ma pan szczęście, proszę usiąść, ja już tu kończę i nie mam nikogo później. Ale wiesz co, to trzeba pójść śladem teraz chłopaku z Wrocławia, bo tam jak idziesz do fryzjera, to dostajesz wejściówkę na tor. Nie. Nie wiem, czy słyszałeś to. No jasne. Dostajesz normalnie wejściówki na tor. Ten wrocławski tor. Nawet widziałem, gdzieś to mignęło mi na Facebooku. No pewnie, że tak. Tomasz Szulicki jest taki salon fryzjerski. Skurczybyk normalnie rozdaje wejściówki, jak przyjdziesz do niego. Zaraz się umawiam na strzyżenie. Nie, ale to jest, zobacz, to jest fajny, jakby fajny patent, jakby nie wiem, w twoim mieście, czy gdzieś w moim mieście było coś takiego, że nie wiem, idziesz do kosmetyczki, twoja żona idzie do kosmetyczki i dostaje bilecik, nie? Podsunąłeś mi pomysł, zrobię to. Dobra, to teraz Dawid, przechodzimy do twoich planów na czerwiec, bo pewnie będzie wysyp potężny wszystkich imprez i wydarzeń, nie? No jest, tych imprez trochę jest. No kurczę, przede wszystkim jest już też dużo chęci ze strony młodzieży na trenowanie, bo nie wspominałem, ale już
z podopiecznymi tam powiedzmy z Husarii, Karting Akademii, trenowaliśmy kilkukrotnie na torze, to jednym, to drugim. Wiem, że w Szczecinie tak samo chłopacy już chyba 3 razy się spotkali tam z Husarii. Michał pewnie we Wrocławiu tam nie odpuszcza, wiadomo, no, chłopacy też są głodni jeżdżenia. Także na pewno w tych wszystkich... Ale nie powiedzieliśmy o najważniejszym. Stary, ty będziesz w ten weekend na torze w Poznaniu, będziesz mechanikował. No będę trochę mechanikował, trochę tam opiekował się jednym, drugim podopiecznym, no będziemy na tej rundzie bonusowej Rotaxa, mówimy, nie? Bo w końcu tam działacze zrobili jakąś tam rundę. No, będziemy działać. To nie jest inauguracja, z tego co się dowiedziałem, bo inauguracja to oczywiście kupa papierów, jakieś tam obostrzenia i tak dalej. To jest taka bonusowa runda Rotax Max Challenge, która nie będzie się liczyła do klasyfikacji, ale chłopaki jadą. Słyszałem, że jeśli przyjadą Ukraińcy, to będzie prawie 80 ludzi tam, znaczy tak. Zawodników. 80. Tak. No ale całe szczęście, bo można robić imprezę do 150, nie? No tak, pewnie, że... Nie. Dużo, bardzo dużo głodnych osób jest. No przecież każdy chce się ścigać. No same treningi pozwolili jeździć gdzieś tam na początku, tam nie wiem, 6 osób, później 14 coś. A tu runda bonusowa, dlatego no nie liczy się, ale wszyscy chcą wystartować, chcą sprawdzić sprzęt, sprawdzić formę, no bo treningi treningami, a jednak zachowanie na to, że podczas wyścigu głowa pracuje inaczej, tak samo na hali. Podczas wyścigu, no to każdy chce się sprawdzić. No ale to będzie równo 3 miesiące przerwy. Równo 3 miesiące. Ja nawet obliczyłem, że to jest największa przerwa między końcem sezonu, a pierwszym spotkaniem. Nie? W ogóle w historii sportu kartingowego w Polsce. No nie liczyłem, no kurczę, no to wiadomo, w liczeniach jesteś lepszy pewnie tam. Bardziej się mocniej tym interesujesz. No. Ja tak wyczynami, otwartymi torami jakoś tak mocno jeszcze powiedzmy nie żyję. Ja bardziej halówka. Rental, ale... Zaraz, no, zaraz będziesz, człowieku, zaraz będziesz. No, no powiedzmy to. No dobra, ale przechodzimy. Co, jaka, oprócz tego Rotaxa w Poznaniu, gdzie jeszcze będziesz? Wiesz co, kurczę, no znowu, żeby nie pominąć. Gdzie ja to mam? Plany. Dobra. Rotax, no to już mówiliśmy, obgadaliśmy, tak? Kolejna runda na torze E1 w Poznaniu. Kurczę, no tam muszę się bronić, bo już 3 razy z rzędu udało mi się po pandemii wygrać, także chłopacy tam mega atakują. Nie wiem, co zrobić. No 2 razy wygrałem już. Nie, na pewno przyjadą, wiesz, jeszcze bardziej głodni i w ciry w końcu dostanę, bo to nieuniknione. No chciałbym właśnie jechać na to E1. Puchar Pomorza chyba 21, dzisiaj rozmawiałem tam też z Darkiem, czyli za 2 tygodnie zrobią podwójną rundę, czyli tam w kierunku normal i w kierunku rewers. Telefon cicho. No już dzwonią, widzisz, już oglądają. Dzwonią. Jeszcze nie udostępnione, a już usłyszeli wszystko. Chyba mam gdzieś te podsłuchy. Nie, w Czuchowie odbędzie się druga i trzecia runda 21 czerwca. Tam na pewno chciałbym, wiadomo, potrenować w międzyczasie jeszcze, będzie dużo chętnych do trenowania. Co tam? 22 w Szczecinie na Silver odbędzie się pewnie kolejna runda. No tam nie wiem, czy dam radę. 23 czerwiec znowu jest E1, kolejna runda. No to tak. Człuchów, Silver, Poznań, Trójkąt Bermudzki? Kurczę, no ja na co dzień pracuję od poniedziałku do piątku, nie ma czasu wszystkich torów zwiedzić. Co ty gadasz, naprawdę? Pracujesz? Ja pracuję, no tu, tak, fizycznie, pałkami. Pracuję i ciężko to pogodzić wszystko. Akurat jestem w Poznaniu, w okolicach, dlatego teraz akurat tam mam tą przyjemność, tam powiedzmy, rywalizować z innymi zawodnikami. Częściej. Dlatego tam, no jak będę gdzie indziej pracował, no to gdzie indziej będę jeździł, gdzie indziej będą mnie widzieli tak częściej, no bo... I znowu będę mówił, hard, weź już jedź na inną budowę.
No dobra, Dawid. Co jeszcze? Nie, są drużynowe. Drużynowe zawody są na torze Silver 27-28 czerwiec. Jest 4 godziny, 27 jest 4 godziny w jedną stronę, 28 4 godziny w drugą stronę toru. To chyba wszystko. No, no nie wiem, no kurczę, po drodze jeszcze może coś wypaść. Nie jedziecie tam, bo tam jest Dawid, także nie ma sensu tam jechać. Nieprawda, tam nikt do tak nie podchodzi, kurczę, no. No i przyjeżdżasz na tor, a tam jesteś sam. Co jest? Nie, ja powiem ci, że rodzina kartingowa naprawdę jest bardzo miła. Wszyscy udają, że mnie lubią. Nie, no dobra, to mamy, jakby mamy pierwszy polski karting za sobą. Umówmy się w takim razie, że jak się nazbiera tych imprez 5-6, to sobie będziemy rozmawiać i omawiać je. I oczywiście zachęcamy wszystkich, wszystkie tory, wszystkich, nie wiem, właścicieli, organizatorów, żeby dawali znać nam, tak? Kartingu i będziemy sobie później rozmawiać na temat tych imprez, które tam są. No pewnie. Ja z chęcią, nie wiem, czy to raz w miesiącu, czy ja pytam, a polski karting odpowiada. Znaczy, ja z chęcią umówię się na takie kolejne nagrania, jeżeli rzeczywiście będziemy mieli o czym rozmawiać, myślę, że będziemy mieli, bo chyba nie zamierzam kończyć kariery już jutro. Także zawsze będzie o czym rozmawiać. Ten karting jest tak dużym pojęciem, tyle rzeczy się dzieje dookoła, że ciężko w ogóle o wszystkim opowiedzieć. Właśnie, tory niech podrzucają nam tam, gdzie nas nie ma, niech podrzucają tam jakieś tam filmiki albo chociaż opracowania, kto jak jechał, kto dojechał, nie musimy szukać tam, dwie godziny siedzieć, lęczeć, szukać, żeby tu chociaż kogoś zachęcić. To łatwiej przede wszystkim, nie? Zdecydowanie. No i młodzież namawiamy do rywalizacji, tak? Także zaczynamy od hali, nie trzeba zaczynać od hali, ale można. No dobra. Dzięki serdeczne i do zobaczenia, do usłyszenia na następnym odcinku. No również ci dziękuję. Niestety będziesz miał bardzo dużo materiału do wycięcia, bardzo się jąkałem, także... Spokojnie, poleci w całości. Tak. No dobra, to na razie, czołem. Cześć.